Witam serdecznie na kolejnych wykopkach. Tym razem pole po kukurydze. Jak na razie same śmieciuchy. I teraz jakiś ciekawszy sygnał. Nawet będzie cała łyżeczka. Prawdopodobnie miedziana. Zaczynamy. Zapraszam do oglądania. I będziemy mieli pierwszą krągłość dzisiaj. Co tu będzie? Jedynka Adolfo. Rocznik pewnie 42. Jest dobrze, coś się zaczęło dziać. Jest pierwsza krągłość, lecimy dalej. Bez kopania, monetka czy guzik? Będzie guzik, ID było niskie, 50 coś. Tak jest. Ale kompletny, bardzo ładny. Jest pierwszy guzik. Będzie prawdopodobnie brąz arsenowy. Bardzo ładnie. Kolejny guzik. Tym razem groszek Wehrmachtu. Może był fenol, jest guzik. Niemcy tu byli. Lecimy dalej. Widać z daleka, będzie guzik gładki. Także na razie jakieś guziki i nic poza tym ciekawego nie widać. Jeszcze chwilę mam, zobaczymy co dzień przyniesie. Na polu dominuje cynk i aluminium. Tym razem nie mogę się rozczytać. Jakaś tabliczka znamionowa. Dump Singerul. Nie wiem co to. Sprawdzę później. Nie tracę czasu, lecę dalej. Jest pierwsza łuska na polu. Niemieckie zakłady. Aha, ktoś mnie woła. Gdzie ty byłeś? Gdzieś tu coś widziałem. W bardzo ładnym stanie Ludowe Wojsko Polskie. Dzisiaj jeszcze tego nie było. Małe aluminium, czy coś lepszego. Dwa grosze przerobione na podkładkę. Pewnie tak. Dobre i to jest kolejna krągłość. Słońce zachodzi, wychodzi, raz zimniej, raz cieplej. Monetki nie chcą jakoś specjalnie wychodzić, ale przyszedł sąsiad i pozwolił mi wejść do siebie na pole. I jeszcze chwilę tu pochodzę. I pierwsza moneta u sąsiada na polu to 20 groszy PRL. I rocznik 73. Pozdrawiam. I śmigam dalej. I obok 20 dżownica maskowała sygnał. To, to mamy jakiś guziol. Co to?
Ludowe Wojsko Polskie zajechane. Tak jest. LWP zajazd. No i na tym polu dużo ciekawiej. Dopiero wszedłem. Guzik, monetka. A teraz będzie klamra, ale to będzie koninka. Raczej tak. Ale bardzo ładnie. Może jeszcze tu coś wyjdzie. Jak widać, wiatr rozwiał chmury. Także pogoda mi sprzyja. Myślałem, że deszcz mnie dopadnie i będę musiał uciekać. A mam jeszcze tyle pola do sprawdzenia. A tu jakaś pierdółka. Myślałem, że będzie jakaś wpinka. Ale nie wiem, co to było. Nie mam pojęcia. Taka pierdółka. Lecimy dalej. Kolejna pierdółka. Kawałek miedziuchy. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest od fajki. Sad. Nie wiem, tak mi się wydaje, że to będzie część fajki. Śmieci jak zawsze pełno. Jak to na polu. I dojdę tam na drugi koniec pola, nagram podsumowanie i na dziś to koniec. Takie sobie te pola. Czas do domu, koniec na dziś. Jakieś takie sobie te pola. Jakieś zębatki, guziki, Ludowe Wojsko Polskie, fenol. To nie wiem, co to, myślałem, że jakaś wpinka będzie. To prawdopodobnie od fajki. Prusaczek, groszek Wehrmachtu. I ten bardzo fajny guzik. Będzie prawdopodobnie brąz arsenowy. Perel. Ale jakaś lepsza wersja, wygląda jak alpaka. Jakiś lepszy kozak nosił. Co tu jeszcze? 20 groszy perel. Jakieś kółeczka, podkładki. I prawdopodobnie koninka. Taki wypad na pole, a nawet dwa pola. Jak się podobało, można zostawić kciuk do góry i zapraszam na kolejny odcinek. Na razie.